Marku, panie i panowie posłowie. No, trudno mi w tej chwili odpowiedzieć na końcowe pytanie pana posła, gdyż jest to decyzja, którą podejmuje Rada Ministrów w ramach swojej kompetencji. Potwierdzam, że w energetyce, jak również w zakresie gazu i ropy naftowej, kompetencje są podzielone pomiędzy różnymi ministerstwami. I wydaje mi się osobiście, że powinniśmy dążyć do ujednolicenia zarówno odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne, jak i również kompetencje i prawa i uprawnienia, które są z tym związane. Ale tak jak zaznaczyłem na wstępie, jest to decyzja i uprawnienia Rady Ministrów. Natomiast chciałem jeszcze tylko w kwestii informacyjnej powiedzieć, że Polska w tej chwili z nadwyżką swoje zobowiązania wynikające z dyrektywy 2009/28/WE odnośnie końcowego zużycia energii brutto wypełnia. Na rok 2012 mamy obowiązek 8,67%, natomiast już w tym roku GUS podał, że zużyliśmy, to znaczy nasz udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 9%, około 9%. Także jesteśmy tutaj w dobrej sytuacji i nasze zobowiązanie wynikające z nałożonych na nas przez Unię Europejską obowiązków do roku 2012, czyli 15-procentowy udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto, moim zdaniem zostanie wypełniony. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi.